Rozmowa dnia w radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Żałuję podpisu pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Mówi poseł Sośnierz, pan powtórzy, bo nie wierzę. Yy, I to nie dlatego, że, że uważam, że wniosek, czy też sprawa była niesłuszna. Tylko... To, co to Zy... znaczy, I to nie dlatego. Żałuję? Yy, żałuję? Żałuję, ale nie dlatego, że, że w ogóle ta, ta sprawa była rozpatrywana, tylko to, że że, że no nie przewidziałem, że będzie aż taka zawierucha. Jesienią. To jak pan podpisał, to było jesień 2019 Ten wniosek. Yy, tak, szedł tak, do, tak. Yy, to, to pan sobie nie wyobrażał, nie spodziewał się, czym się skończy no, i granie nie, jest kompromisem Nie spodziewałem abocijnym. się, że będzie epidemia, bo nie ma co ukrywać. Ale co ma do tego epidemia? No to co, nie byłoby, nie byłoby zawieruchy w takim razie? Nie, nie byłoby. Nie byłoby takie zawieruchy, bo ta epidemia spowodowała, no, takie napięcia, że one się gdzieś musiały wyładować. One się już zresztą w listopadzie wyładowały bardziej. Teraz widać, jakie to przybiera, jednak niezbyt y, duże rozmiary, ale zawsze groźne i niepotrzebne, więc... Y, Główny, główny problem, że czas, w którym się to rozgrywa, jest niekorzystny dla tak trudnego problemu. I dlatego właśnie. Ale co, a co panu w ogóle ten kompromis przeszkadzał? Przecież sam Lech Kaczyński ostrzegał kiedyś, że no, nie, nie wolno go ruszać. Pan, ja nie byłem inicjatorem, ale, ale inicjatorem tego wszystkiego, ale oczywiście dołączyłem się do, do tej grupy. I dlatego do, do, do tego projektu, bo był jednak problem, że, y, że y, no, ta grupa y, os, y, wad genetycznych, które jednak wśród nas są, a nie wszystkie są letalne, y, była, y, no, była też ofiarą y, te, tego zapisu, więc wydawało się, że tu trzeba Niewielką korektę. No, a okazało się. Dobrze, że no, że było dobrymi się nie... chęciami czasami piłkło wybrukowane. No stało się i dlatego właśnie żałuję, że, że w tej chwili ruszyliśmy ten problem, bo problem był do załatwienia. Osoby, osoby z chorobą Downa, no jednak tu nie powinny być tak. Yy, Ale problem był, co to znaczy że problem był do załatwienia. No, yy, dzisiaj może to nieśmiesznie, że było tragicznie po prostu. Trzy miesiące, które upłynęły od ogłoszenia wyroku do jego publikacji, to no to nie wiem, no, obóz władzy właściwie chyba udaje, że pracuje, udaje, że pracuje nad jakimś kompromisem, który byłby nie wiem, no zastąpiłby ten kompromis, który został złamany. No to jest po prostu No w przypadku takich trudnych napięć, sobie. to trudno będzie uzyskać jakiś kompromis. Mam nadzieję, że się go uzyska. Widać, że napięcia jednak troszkę zmalały w, w tym zakresie. Te protesty nie są już tak wielkie. Więc czas będzie chyba ruszyć z ustawą, lepsza lub gorsza, ale jednak... Nie wiem, ale dość... protesty protestami. No Jarosław Gowin e, e, mówił po jesienią, że nie wolno, nie wolno kobiet zmuszać do heroizmu. No to zaczęliście właśnie zmuszać. you no nie, to... No, a to... ile ustaw, które wspomagałyby rodziny osób niepełnosprawnych, powstało przez trzy miesiące? Jaką, co wy tłumaczyliście kobietom, żeby się przestały bać o swoje życie, zdrowie, przez te trzy miesiące, które upłynęły od, od wyroku do publikacji? Tu nie chodzi o to, tu przede wszystkim chodzi o zasady. Zasady, że, że jednak trzeba chronić życie ludzkie i to jest oczywiste, dla mnie to jest oczywiste. Andrzej Sośnierz, sposób porozumienia Prawo i Sprawiedliwość jest z na nami, jest z nami, za sekundę dogrywka w sieci dokańczamy, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, do grywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Sośnierz, poseł porozumienia, jest naszym gościem. Po raz drugi witamy Pana, witamy Państwa. Panie pośle, przerwałem Panu bardzo brutalnie, ale jeszcze raz zadam to pytanie, ponieważ yy, chciałbym, żeby Pan na nie właśnie odpowiedział. Co przez trzy miesiące yy, w tej sprawie właśnie, czy powstała jakaś ustawa, dla, y, czy inne rozwiązanie dla rodzin osób niepełnosprawnych, czy, czy jakoś kobietom wytłumaczyliście, y, y, żeby nie bały się o swoje życie i zdrowie? Cokolwiek, cokolwiek, poza po prostu polityczną, y, doraźną robotą inżynierą się tej przecież, urodziło? Przecież tu nie chodzi o pieniądze, bo to, można powiedzieć dać za pieniądze. pieniądze? No, no, co dałyby tutaj pieniądze? Tu jest kwestia pewnych zasad. Bo zresztą na, na tych protestach wcale nie pojawia się żadne hasło. dajcie więcej pieniędzy, to będzie wszystko w porządku. Tu chodzi o, o zasady. Nie powiem, Przez... że to dajcie chociaż więcej pieniędzy, jak już po prostu, wie pan, te to, to, to rodziny, to pan. No, przy każdej okazji nie, nie, ale, ale w ten sposób nie rozwiążemy problemu. To, to jest problem etyczny, to jest problem moralny. Życie ludzkie trzeba chronić. No proszę popatrzeć, jak jesteśmy niekonsekwentni, nie czasami wszystko do góry nogami. Jak y, w Wielkiej Brytanii Polaka wysuszyli, y, to, zresztą ja uważam, że to jest no, makabryczne, co się tam wydarzyło. Y, to to, to, to ty, oburzaliśmy się, jak można. Więc to życie należało chronić, chociaż, jak widać, w Wielkiej Brytanii nie było chronione, a szanse, że ten człowiek jednak odzyska jakąś świadomość. Jak odzyska? Przecież tam była, lekarze stwierdzili śmierć mózgu. No nie, nie stwierdzili właśnie w tym, że mnóstwo dezinformacji. A że nie stwierdzili? Bo ja czytałem, że tak było, ale już. No to... Pan no. wie, ma jakieś dane na tak, ten temat? Tak, Skąd? tak, Tutaj od medyków, którzy to komentują. I ale na podstawie czego? Nawet, nawet sam oglądając te obrazki, ten pacjent wodził oczami. To, to nie jest śmierć mózgu. Yy, więc tutaj nie tylko zresztą ale to. Panie profesorze, nie brnijmy. Nie, 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 by... Swoją drogą, akcja dyplomatyczna pod tytułem wyciąganie... No, tego szkoda, że pacj... się nie udało, szkoda? Ale, no. ale, ale, ale może i tak. Uporczywe leczenie jest rzeczywiście yy, niewskazane. Dziękuje ale żeby człowiekowi nie dawać wody i jedzenia, to nie jest już jedzenie. Pamięta, to, to, dobrze, nie to nie jest już żaden. Pa, pa, no ale no to bardzo ważna. Smutna... To jest kwestia zasad. To jest kwestia zasad. Czy chronimy życie, czy też, czy też nie? I tutaj też trzeba maksymalnie chronić życie. Tam, gdzie te ale jak dzieci są, wypuściliście tego upiora po prostu trzy, trzy miesiące temu, teraz nikt nie wie, jak się go pozbyć. No to, ja, no to po prostu. No pas, jest to problem trudny. I, i dlatego władzy, no. powiedziałem wcześniej, że żałuję, żeśmy ten temat ruszyli, chociaż. Wydawało się, że jest jakiś problem do załatwienia. No A jak ale, pan się ale wtedy wyobrażał kompromis. Gorzej. Wtedy, kiedy pan podpisywał ten, ten wniosek. Pan nie, no nie byłem inicjatorem, więc nie wszystko sobie wyobrażałem, przepraszam, bo gdyby sobie wszystko wyobrażał no, pan w, pan się w pod życiu. Pod to, no oczywiście, ale wydawało mi się, że to jest y, łatwiejsza sprawa. Wydawało mi się, okazało się, jest trudniejsza. Czy pański podpis Pomyliłem został wykorzystany się. najpierw nie, no nie, nie najpierw nie... za pierwszym razem przy okazji y, przykrycia kryzysu. Epidemicznego, czy chaosu epidemicznego, a dzisiaj szczepionkowego? Ja, jak? Nie no, rozumiem. chodzi mi oczywiście o wyrok, a potem jego publikację. Po trzech miesiącach, no wie pan, no to, też, to też nie był przypadek, że 100 dni czekano na. No, ale gdybyśmy wszyscy byli tacy mądrzy, to byśmy nigdy w świecie nie popełniali żadnych błędów. I teraz z punktu widzenia czasu i sytuacji, która się wytworzyła, to rzeczywiście tego nie należało ruszać. Ale kto to wtedy wiedział? No, nie wiem. Można było się domyślić. No Pani nie, właśnie, nie może się. Andrzej było domyślić. Sośniesz, jakby się zastanowił, to by może doszedł do wniosku, że jak się przewróci ten kompromis, to będzie awantura na, 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 na całe lata, to, to no, można było się domyślić. Nie przypuszczam, że ten kompromis e się wywróci. Pani Pani Pani, dobrze, Narodowy ale... program szczepień powinien wylądować tam, gdzie wylądowała. A propos, ustawa prezydenta Dudy, właśnie na przykład y y ta kompromisowa, to na której, ona, w której ona szufladzie? Pod jakim stosem leży dzisiaj? No myślę, że czas ją rzeczywiście... Lepszy lub gorszy projekt należy... Lep... No może być podstawą yy, próby załatwienia tego problemu. PiS chyba jesienią mówili, że to jest niezgodne z Konstytucją w ogóle. Z wyrokiem tego Trybunału. Dobrze, no ale ja mówię to no, co dobrze, mówię. No, dobrze. To, 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 nie ma lepszej, to zabierzmy się za to. No dobrze, a czy Narodowy Program Szczepień powinien wylądować właśnie w tej samej szufladzie, czy tam pod tym samym stosem dzisiaj? Co ta ustawa? Nie. Narodowy Program Szczepień zwał jak zwał. Szczepienia Polaków powinny być kontynuowane. Jeżeli nie wszystko się udaje, no to trzeba to skorygować. No chociaż tutaj trudno oceniać ten program, również ze względu na to, że nie pomogły w tym firmy farmaceutyczne, które zachowują się też w sposób dziwny. Co by nie było, podpisują umowę z, nawet nie z jednym państwem, tylko z Grupą państw, a potem nie, nie dotrzymują. Między bajki włożyć, że to tam z rozbudowy linii muszą zatrzymać drugą linię. To jakaś, to jakaś tutaj jest yy, ściema, ale, yy, ale pewnie ktoś dał więcej pieniędzy, więc tutaj widać, że pieniądze rządzą światem, nic nowego nie mówię. Yy, I gdzieś można było sprzedać drożej, to to To, to, sprzedano, to jest jedna no. strona, ale druga strona, wiemy, widziałem, widział pan te wyniki eksperymentu pewnego czy badań, które portal ma. Zlecił i z którego wynika, że no, jak, jak zorganizowany jest cały ten program, program szczepień, wynika z tych badań, że do punktów szczepień wskazanych przez rząd to średnio wie pan, ile czasu trzeba było czekać, żeby się dodzwonić? Średnio. I to dodzwoniono się nie, nie do wszystkich, tylko tam do, do samego... 40 minut średnio. Pan, to, to, do, do, do punktów, niektórych w ogóle się nie udało dodzwonić, a do części z tych punktów wskazanych przez rząd, to w ogóle wie pan, no, tam z kolei Słyszano, że to jest pomyłka, jakaś przez pomyłkę te, te miejsca trafiły na tę listę. No to wie pan, to, to nie jest poważne w ogóle. Od samego początku tej sytuacji, związanej z epidemią, ja się dziwię i do tej pory się dziwię, że nie potrafimy rozwiązać problemów. Nie aż tak trudnych, bo co by nie powiedzieć, media, komunikacja, telekomunikacja, no są na tyle, posiadają zdolności techniczne, że trzeba przygotować takie podstawowe rzeczy, czyli na przykład możliwość dodzwonienia się. Ileż jeszcze czasu będzie trwało przez 70, rok? Do 70, 70. roku życia? 40 minus średnie przy... No nie, przy no właśnie, to jest, to jest zadziwiające, że nie potrafimy uruchomić wystarczająco wydolnych, nie tylko linii, bo to nie jest aż takie trudne, chociaż może dla niektórych tak, ale przede wszystkim obsługę tego wszystkiego. My On mało... My tłumaczy, tego, no to wysyłamy możliwości organizacyjne tej władzy, to się kończą najwyraźniej na Sylwestrze Marzeń w TVP. No to Dla mnie to jest... jak w Pina zabrzmiało, że my wysyłamy 200 pracowników Sanepidu na Słowację, żeby tam pomagali. W czym pomagali? Żeby się nauczyli chyba, jak to należy wykonywać, bo ma, mamy za mało ludzi w Sanepidach, tak? To no to jeszcze wysyłamy 200 pomagać Jakby Słowakom. Słyszałem, że Joe no... Biden zapowiedział 150 milionów szczepień w 100 dni w USA. To są, wie pan, prawie cztery Polski. No dobra, ale zobaczymy, jak my to tam wyjdzie. Bo on też tam. A tak, zobaczymy. No, gdyby PiS rządził takimi zapowiedziami, jak... to można bardzo wiele. Poczekajmy, zobaczymy. No. Dobrze, dobrze. No. To, to nasza, nasz rząd to pewnie pewnie nie 100 dni, ale 100 lat szczepił taką populację. No nie, no ale. Kiedy, kiedy w takim razie cała Polska dostanie, dostanie tę szczepionkę? Ktoś to oszacował, przewidział w ogóle? Co, coś pan słyszał na ten temat? No, no więc właśnie. Mimo wszystko wracamy do tych, do tych firm, bo moim zdaniem za takie niedotrzymanie umów i nieokreślony w związku z tym plan, który się co chwilę zmienia, bo miało być znów coś w poniedziałek, potem przyszło w piątek, to, to jednak te firmy, dostawcy powinni, powinni ponieść karę, no bo one, one wszystko tutaj, z jednej oni już sprawdziwiają, bo w tym wszystkim już w końcu trudno ocenić, czy to z powodu nieudolności naszych organizatorów, czy to z powodu. O kilkaście milionów dostał... dawek, Polska, jak się okazuje, miała możliwość kupić kilka tygodni temu w ramach ustaleń z Unią. Zrezygnowaliśmy z tego. Nie wiadomo czemu. No, ale tu w ogóle wielki rejwer robiliśmy z powodu 18 czy iluś tam celebrytów, którzy poza kolejką. Nie robiliśmy za... tylko pańska, pański obóz władzy. Nie, to no, wszyscy się oburzali. za nas nią propaganda. Ja się tak bardzo nie oburzałem, ale to jest coś załatwianie poza kolejką. Mamy taki system ochrony zdrowia, że coś załatwiamy to Ale. To no, może go tam wciągnęło, do tego wszystkiego, ale, ale, ale co innego chciałem powiedzieć, że załatwianie złówk poza, poza naszą grupą, jak Niemcy sobie pierw załatwili, no nie, widać, że nie trzeba patrzeć na innych, tylko trzeba załatwiać. Więc ten przykład tych 18 celibrytów, to można sobie no, uśmiechnąć się tylko, kiedy chodzi, wchodzi w rachubę y, ta, takie załatwianie poza kaleką przez państwa całe, które i tam szybko się pod stołem czy nad stołem y, umówi z firmo to dostaje. No to wszystko jest jakaś... No, problem e, polega na tym, że my się, góry, no. my się nie mamy z kim umówić. idzie z góry. My się nie mamy z kim umówić. No gdzie są szczepionki z USA, które prezydent Duda załatwił u prezydenta Trumpa? No chyba no, w forcie no, Trump no, tak, no teraz już nie ma do kogo pojechać. No, właśnie, dlaczego każde dało. przedsięwzięcie firmowane, poważne przedsięwzięcie firmowane przez państwo, no kończy się, w, musi się kończyć w taki sposób? Właśnie. No czas jest niestandardowy, no ale w niestandardowy czasie też sobie trzeba jakoś dawać y, y, radę. No niestety, niestety to już kiedyś o tym, o tym mówiłem, myślę, że dobór kadr też jest tutaj istotny. Czasem obserwuję w gronie gronie tam polityków i nie tylko, że, że, że powieść pana Dołęgi Mostowicza jednak ciągle aktualna. Mam na myśli nikodematyzmę i niestety mamy trochę dyzmów, mamy trochę karierowiczów i to Ale do takich czasów epidemii po prostu, to ze wszystkimi. Najwyraźniej, nie wiem, no szczepionki, narodowe kwarantanny, kopertowe wybory, szpitale polowe, program górnictwa rejestru, no, na mamy, na Śląsku. No, mamy najdroższe takie, szczepień takie chyba cuda, na świecie. Jak no. wiemy, jakieś facebookowe sądy, dokąd ta władza nas prowadzi, panie pośle? To? Pan powie, pan jest człowiekiem z tego obozu. No. No, nie, 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 nie róbmy obrazu katastrofy, jednak jakoś tą epidemię nie najgorzej przeżywamy, przynajmniej gospodarczo, czy te wszystkie pieniądze płyną właściwym strumienia, to jest inna sprawa, bo też znam szereg przykładów wielkich malwersacji związanych z, z, z lub nieprawidłowości związanych z tymi tarczami finansowymi. A gdzie te pieniądze za radą. respiratory widmo, panie pośle, już odzyskaliśmy? No, no nie, no, nie A słysza może. pan, co mówił prezes Kaczyński w, sprawie, w tej sprawie właśnie? Yy, 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 mówił, że służby nie widziały zagrożeń w kupowaniu tych respiratorów od handlarza bronią? No troszkę się jestem zaskoczony, że... Kamin jesteśmy że, niewinni, że prezes no. jak gdyby stanął po stronie tego nieszczęsnego zakupu, chociaż powiedział dość ogólnikowo, no, że taka była informacja ze służb, to od razu w tym momencie, no to dlaczego służby postanowiły tak niekompetentnie, bo mamy mieć kompetentne służby, to sprawia załatwić. Dlatego, że zakupienie respiratorów, które wymagają no, serwisu, wymagają codziennej obsługi, wymagają fachowości jednak, żeby, żeby tym sprzętem się zajmować, no, potraktowano to jak, jak, nie wiem, jak każdy zwykły codzienny zakup. No i, i dziwię się, że ta opinia ze strony służb tak ja, została sformułowana, jeśli była sformułowana. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa, ja no powiedział, prawdę, służby zarekomendowały. No, ale w takim razie piłeczka jest po bravo, stronie w służb. W Dlaczego te służby to tak zarekomendowały? Bo właśnie kolejny lockdown do Święta Zakochanych. Sklepy w galeriach będą otwarte, a restauracje już zdecydowanie nie. Czy pan to? Rozumiem. że to wszystko jest, my się ciągle opieramy na, na niesprawdzonych i niepełnych informacjach albo żadnych informacjach. No jedynym jako tak obiektywnym wskaźnikiem są niestety zgrony, chociaż one też widać, że w niedzielę mamy mniej, a, a w, w poniedziałki, wtorki więcej. Więc to tak chyba też jest tutaj jakaś nieprawidłowość, ale ona chyba się wynika z tego, że, że działy, które przekazują informacje do systemu. Nie pracują, y, w, nie. Nie pracują w niedzielę. Ale, jest... ale gdy patrząc po liczbie zakażeń, którą przede wszystkim kieruje się, jak rozumiem, bo ciężko nadążyć za, za y, rządem na jego konferencjach prasowych, to y, patrząc na. Wskaźniki zakażeń, to my powinniśmy, my, powinniśmy dzisiaj być w, w tak zwanej żółtej strefie. Czyli właściwie wyjść z tych wszystkich obostrzeń. To jest strategia, którą ten rząd właśnie przyjął i ogłaszał w zeszłym roku. Od początku brakowało mi takiego. Informacji, dlatego że jeśli w ogóle chcemy podejmować jakieś działanie, powinniśmy wiedzieć, jakie one przenoszą skutki i jaki jest stan rzeczy aktualnie. Przecież my nie wiemy, ile mamy zakażonych. Jeżeli, dlaczego może nam w tej chwili spadać? Może i również dlatego, że już duża część Polaków, ja szacuję, że około 30% Polaków już jest odpornymi, więc jeżeli taka grupa to jest już odporna, to znaczy, że to zakażenie nie będzie już tak powszechnie się szerzyło, nadal się szerzy, bo jeszcze te 70% co zostało, ale, ale, ale to już jest pewien wskaźnik. Tylko, że my o tym nie wiemy. Ja to mówię na podstawie przypuszczeń i na podstawie niektórych sondażowych badań, które były tam w Zachodnio-Pomorskim robione, tutaj który z profesorów robił, więc w jakimś zakładzie pracy stwierdzono, że 60% czy 70% załogi już przechorowało, więc gdybyśmy, jeżeli już tyle osób przechorowało i gdybyśmy to mieli policzone, to moglibyśmy zupełnie inaczej podchodzić do do właśnie ograniczeń, bo być może i one są w ogóle już niepotrzebne. Kto ponosi koszty, jak pan, jak pan sądzi, kto ponosi koszty tych właśnie strategicznych działań? E, e, zamykania, przedłużania, zamknięcia, których właściwie nikt nie rozumie. Ofiarami no, są te branże, które najbardziej cierpią, bo są branże, które kwitną w tej chwili. No, sprzedaże wysyłkowe, e, niektórzy. E, są, są, są branże, ci, co dostarczają różnego rodzaju e, te da, da, produkty da, da. związane z epidemią, no to rzecz nie umiera. Restauratorzy, e, Ale oni spowierce. Ale, on nie ale, ale on nie dziwi się pan przedsiębiorcom, którzy dzisiaj mimo, mimo zakazów otwierają swoje biznesy. Żeby po prostu nie zbankrutować? Niedobrze jest, i dlatego gdybyśmy mieli wiedzę, być może nie musielibyśmy tego tak tyle ograniczeń wprowadzać, bo sądzę, zresztą my troszkę wszystko jest też i fikcją. Przecież mówimy, że jest lockdown i uważamy, że on jest przestrzegany. Przez on nie jest przestrzegany. Ludzie już otworzyli restauracje. Więc poobserwujmy teraz, co się stało, nie pochwalam, ale stało się. Co się stało w tych miejscach, gdzie te restauracje się otworzyły? Czy one ja były rozsadnikiem? Co się stało. W ten weekend widzieliśmy, co się stało. Czy one były rozsadnikiem epidemii? Znaczy Sturmuje te miejsca razem z, z, z Strażą Pożarną, Skarbówką i Sanepidem. Ja się pytam, co nas jeszcze czeka do mogli lutego? Panie, jasne... proszę, widział pan te sceny z się. No, tego Tego z z nie, widziałem, no, to nie widziałem. Ale gdybyśmy mogli przedstawić wiarygodne informacje. Słuchajcie, otwarta była restauracja i proszę, jest 100 osób więcej zakażonych. To by było dla nas Jasny sygnał, że tak należy dalej te restrykcje trzymać. Ale patrzmy na rezultaty ogólnopolskie. Przecież my jesteśmy bardzo blisko rezultatów szwedzkich, tylko że my y, jakim kosztem to osiągnęliśmy. Zresztą my jesteśmy w tej chwili w czołówce światowej w zakresie ilości zgonów. Więc jeżeli taki, no i jeżeli to jest takim kosztem uzyskujemy taki słaby rezultat, oczywiście coraz to jakaś tam propaganda mówi, że świetnie sobie dajemy radę. Tak my gospodarczo, dlatego że Polacy i tak i tak robią Robili swoje tutaj w podziemiu, to od tyłu, tu, tu, no, różne osoby bliz, blisko mi znane do fryzjera to właśnie, chodzili. To jest uśmieszanie państwa. No. To jest, a no nie, tak, państwo uśmiesza no. się same Bo no, Polacy sytuacji. sobie dają rady i tak i tak robili wiele rzeczy, których nie wolno było robić. Więc jeżeli tak to robili, to wyciągnijmy z tego racjonalne wnioski i być może już można byłoby te. Yy, przypominam panu strategię, yy, według strategii, planów, tych matryc, które po prostu na Polskę nakładał rząd w zeszłym roku. Dzisiaj powinniśmy być poza w ogóle większością tych ograniczeń, które na które skarżą się przede wszystkim przedsiębiorcy. Powinniśmy być jakiś jakiejś i w miarę, w miarę na tyle, ile to możliwe normalnie. Gdybyśmy żyć. śledzili ten proces, gdybyśmy robili to, co być może Sanepid na Słowację będzie robił, czyli prowadzili wywiad epidemiologiczny, gdybyśmy wiedzieli i gdybyśmy po, po, po pierwsze potrafili to ograniczyć, bo ciągle mówimy tylko o Włoszech, proszę Boże, w, w, w radiu, w telewizji, głównie Włochy, Francja, Wielka Brytania. No z tego się składa świat? Nie. Składa, na świecie są jeszcze, są państwa, które są sobie doskonale dały radę, gdzie nie ma prawie epidemii. I gdzie zgonów było w Nowej nie wiem, czy tam 10 było nawet wszystkich zgonów, a u nas to 30 tysięcy źle policzonych zresztą. Boże, Więc... Pan widział tę scenę, jeszcze raz zapytam w, sprzed knajp, u nas to były tarnowskie góry, rybnik, policja dosłownie, czy znaczy dosłownie przynośnie wchodzi z futrynami, po prostu potem. Potem dochodzi do jakichś starć, klienteli w, 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 w ruch idą, idzie broń gładkolufowa, granaty hukowe i jak przeczytałem nawet ciekawe określenie, pałki służbowe. Jak się, już, jak się już dzieje zdarzenie gwałtowne z napięciami, o no trudno je oceniać w formie estetycznej czy tam... No, 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 jak no, pani no, premier Beata Szydło mówiła, że po, policja nie będzie nasyłana na ludzi na ulicach. No, państwo czasami musi zareagować, Widzimy. ale ważniejsze tego, jest to, zapobiegać takim sytuacjom. Gdybyśmy jasno i w zrozumiały sposób tłumaczyli nasze działania, o co apelowałem od samego początku, żeby to oprzeć na wiedzy i rozumie, no to byśmy może mieli mieć takich protestów. bo przecież wiadomo, do 14 lutego, do którego będzie obowiązywać, kolejny lockdown. Przede wszystkim dla, dla takich branż jak restauracje. No trudno, trudno powiedzieć, dlatego że decyzje są chwiejne, zmieniane. Pan tych przedsiębiorców rozumie, którzy otwierają swoje lokale wbrew zakazom? Ja rozumiem, chociaż nie pochwalam, dlatego, że jednak no, tutaj no, państwo powinno funkcjonować i, i powinno, nie, nie, nie powinniśmy nawoływać do nieposłuszeństwa wobec, wobec państwa. Państwo z drugiej strony powinno wydawać zarządzenia zrozumiałe i konsekwentne. Czy tak jest w e, tym przypadku? No, no nie do końca. Panie prosie, a tak na koniec jeszcze pani, była wicepremier Emilewicz i jej historia z naciarskim slalomem dosłownym w przenośni to już jest załatwiona? Po prostu wybaczono pani, pani poseł? czy I tam po co drążyć temat? Czy będą jakieś skutki, konsekwencje? Nie no, Pani poseł y, przeprosiła i to A. moim zdaniem wystarczy. Natomiast, to wystarczy. Tak, bo to zdarzenie nie jest wielkiej rangi. Natomiast natomiast to oczywiście jest, zrobiła... Takiej rangi, jakiej rangi politykiem jest Pani Emilewicz. No, to, to no, Czyli więcej... jest posłem, natomiast, y, natomiast rzeczywiście no, była to niezręczność, ale czy Niemcy powinni przeprosić Europę, że kupili poza kolejką? No, no, tak, no, powinni, no, oczywiście. Właśnie. No nie powinni. No napiszmy i zostawmy. notę dyplomatyczną, bo zostawmy, Wydarzenie nie było aż tak Pani wielkie. No. To po prostu było, po co drążyć I, temat. Tak? tak, bo to przecież, czy, czy to jest takie ważne... Znaczy, to jest to ważne, jest, to jest zwłaszcza jeżeli, tak. jeżeli takie rzeczy robią politycy, którzy Oczywiście. tydzień wcześniej po prostu pouczali wszystkich, co no tak. należy się no zachować i... i czego nie należy robić. No ale ileż będziemy tu jeszcze drążyć ten sam temat? No Oczywiście tak, tak, sam, tak długo, Oni... jak będziemy mieli równiejszych. Po stronie władzy, takich, którzy wchodzą do szpitala, na cmentarz i inne rzeczy robią. Jako polityk pani poseł zachowała się niewłaściwie i to jest oczywiste. Natomiast jako człowiek zrobiła to, co robią Polacy. Mają Czyli to pomiędzy no, tak. no i już. Andrzej Sośniesz, poseł porozumienia, był z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do zobaczenia. Tak. Do usłyszenia.